Dobra, muszę się przyznać, że jestem tu pierwszy raz. Jeszcze nie miałem okazji, ale jest w końcu wieża widokowa. Panorama Włocławka. Przyznajcie, że piękny widok. Więc elo, welorowerzyści i kolarze, to co dzisiaj wam pokażę, to okulary od marki Rock Bros, model SP323. Okulary za około 100 zł, zależy z jakiej dystrybucji, bo oczywiście możecie zamówić je na stronie dystrybutora, możecie zamówić je na portalu z Dalekiego Wschodu, a ewentualnie z sieci marki na D, gdzie też te okulary są dostępne. Są one dostępne w dwóch wariantach. Jedne to fotochromowe, a drugie po prostu zwykłe, polaryzacyjne. I ja dzisiaj przy sobie dwie takie pary mam, bo jedna para okularów będzie do wygrania. I zaraz wam powiem, które to będą okulary, na czym będzie polegał konkurs, ale zanim to zrobię, to chciałbym powiedzieć, że materiał oczywiście oznaczam jako sponsorowany, ale nie dostałem za niego żadnych pieniędzy, bo ostatnio zauważyłem, że na kanale zaczynają się pojawiać jakieś tematy czy komentarze typu, że ale musieli ci zapłacić, że dajesz takie opinie. U mnie ani razu za żaden przedmiot nie otrzymałem żadnych pieniędzy. Widzę, że nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak to, na jakiej zasadzie to wygląda, ale w większości przypadków wygląda to tak, że ktoś się do mnie odzywa albo się odzywam do kogoś i temat jest taki, że dostaję przedmiot do potestowania, a w zamian mam po prostu nagrać jakiś film. Bez jakichś większych wymogów, tu na przykład było jedynym wymogiem, aby zrobił konkurs na Instagramie i faktycznie taki konkurs będzie. To wszystko z reguły działa na zasadzie bartelu. Bartel, czyli taka wymiana produktu za usługę, coś w tym stylu, tak w skrócie mówiąc. Jeżeli nie wiecie, co to jest bartel, to oczywiście możecie sobie wygooglować. I ja nigdy nie dostałem żadnych pieniędzy, bo mi na nich po prostu nie zależy. A zależy mi tylko na tym, żeby dzielić się z wami swoją opinią, swoim doświadczeniem, abyście wy na przykład nie musieli popełniać jakichś błędów, takich, jakich ja wcześniej popełniałem na początku swojej przygody z jeżdżeniem na rowerze. I tylko dlatego robię recenzję niektórych produktów i powiem szczerze, że jeżeli chodzi o recenzję produktów, to chciałbym, żeby na tym kanale było jak najmniej, bo niby taki był wstępny zamiar tego kanału, ale później z czasem zauważyłem, że zabawki są najważniejsze, ale oczywiście nie jedną osobę cieszą. Zresztą mnie też. No jest, zawsze można powiedzieć, że jest się takim dużym dzieckiem i każda nowa rzecz, nowy bajer cieszy jak dziecko. Dobra. Jeżeli chodzi o same okulary, to przychodzą one w właśnie takim etui, w takim opakowaniu, gdzie zdziwiłem się, że w zestawie prócz standardowo szmateczki dostajemy też oprawkę do kieł korekcyjnych. No i oczywiście dostajemy okulary. Tutaj jest właśnie ten drugi wariant. Polaryzacja z UV400. Okulary zwykłe z lustrzanym takim odbiciem. Wyglądają one dosyć przyzwoicie. Generalnie, jeżeli chodzi o wykonanie, to jest ono jak za tą cenę spoko. Trochę skrzeczą. Mają regulowany nosek, chociaż nosek tutaj zaraz wam pokażę, nie jest wcale taki rewelacyjny, jakby się wydawał, ale regulacja jest i trzyma to się dosyć dobrze. Mają otwory wentylacyjne, ale mimo tych otworów wentylacyjnych i tak jak gdzieś staniemy, a się zgrzaliśmy, no to one troszeczkę tam parują, więc szkiełka są oczywiście wymienne. Można sobie, jeżeli mamy na przykład dwa zestawy okularów, możemy sobie nimi manewrować. I powiem tak, te okulary z ciemniejszymi szkiełkami, bez polaryzacji, są spoko na bardzo słoneczne dni. Nie zdały one mojego egzaminu tak zwanego przedpokoju, czyli po prostu jak ja się ubieram z rana i mam trochę zaciemniony przedpokój, to na przykład okulary Q-Demos, które już widzicie u mnie od kilku sezonów na mojej twarzy, mimo że są na typowo słoneczne dni, to nie ma problemu, aby na przykład je założył już sobie wcześniej, mógł się spokojnie ubrać na tym przedpokoju i z niego wyjść. Te znowuż, już w takim ciemniejszym pomieszczeniu, no muszę zdjąć, bo po prostu już kompletnie nic nie widać, ale jeżeli na przykład wyjedziemy sobie taki
w taki dzień jak dzisiaj, czyli piękny, słoneczny, jest fajna lampa, no to wtedy nie ma najmniejszego problemu, te okulary jak najbardziej się sprawdzą. Ale jak się finalnie sprawdziły te okulary z polaryzacją? Generalnie to jest tak, że już na moim kanale widzieliście chyba ze dwa testy takich okularów. Jedne też były od marki Rockbros, a drugie były od jakiejś innej chińskiej marki. I obydwie pary okularów były dla mnie beznadziejne, bo od razu po założeniu je na nos czułem, że coś tutaj ze wzrokiem dzieje się nie tak i po jakimś czasie bolała mnie głowa. Co się okazuje, rozmawiałem z optykiem i taki efekt jest przez to, że przy okularach fotochromowych też potrafi być zaokładana polaryzacja. Jeżeli ona nie jest założona prawidłowo, czyli po prostu jest jakoś gdzieś nierówno, to wtedy taki efekt jak najbardziej może występować. I akurat ja miałem dwa takie przypadki. W tym przypadku, przy tych okularów, o dziwo, tak nie jest. Wczoraj jechałem samochodem, no, chciałem zrobić po prostu taki dłuższy test, a że akurat w tym tygodniu mało jeździłem, bo postawiłem na regenerację, bo za dwa dni mam wyścig, to stwierdziłem, że jadę samochodem, to sobie je wezmę, przetestuję w samochodzie i powiem wam szczerze, że jechało mi się dosyć przyjemnie, nie czułem jakiegoś problemu właśnie ze wzrokiem, nie ma efektu za bardzo podwajania czy potrajania na przykład świateł, bo tak też występowało w poprzednich okularach. Czasami pojawia się taka malutka kropeczka, jeżeli ktoś jedzie na przykład samochód naprzeciwka i się tam spojrzymy, no to taka mała czerwona kropeczka gdzieś się pojawia, ale nie jest to jakieś tam mocno rzucające się w oczy. I mnie tutaj pod tym względem bardzo pozytywnie mocno zaskoczyły. Ale, no oczywiście musi być jakieś ale, nie może być idealnie, problem się pojawił wczoraj, jak już wróciłem z tej przejażdżki samochodem. Byłem zawieźć mój rower Eskera 4, tą stalóweczkę, co widzieliście na kanale, nowemu użytkownikowi, młodemu, po 18. Mówi, że złapał bakcyla i ma zamiar trochę pojeździć na gravelu, więc mam nadzieję, że faktycznie spodoba mu się ta jazda i że będzie zadowolony, więc go serdecznie pozdrawiam. Ale wracając do tematu, wczoraj jak już wróciłem, zdjąłem te okulary, niby wszystko było ok, ale po jakimś czasie zaczęły mi łzawić oczy. Później przeszło. Dzisiaj rano jak się obudziłem, też jakby taki dziwny efekt, ale no nie wiem, czy to akurat zbieg okoliczności, że coś innego mogło mieć na to wpływ, ale coś takiego występowało. Więc te okulary sobie pozostawię na dłużej, żeby sprawdzić, czy faktycznie jeszcze coś takiego się powtórzy. A generalnie, jeżeli chodzi do samych okularów, są spoko, fajnie się układają, mają nowoczesny design, czyli oczywiście okulary jak dla spawacza. A wspomniałem o regulowanym nosku i mówię, nosek jest ogólnie byłby spoko, tylko strasznie się wbija tutaj w nos, pozostawia mocne ślady. One też tutaj mają takie kropeczki, które no nie są jakby tam przyjemne na początku jak zakładamy. Później oczywiście zapominamy o tym, bo jakoś tam skóra się przyzwyczaja, ale no na początku jest to trochę bolesne. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o polaryzację, to ona o dziwo działa. Na początku przez to, że one mają jakąś tam delikatną taką powłokę koloryzującą, nie mogłem zauważyć, czy faktycznie te szkło się zmienia względem oświetlenia. Ale dzisiaj na przykład jadąc, jechałem teraz no mniej więcej przy takim oświetleniu jak teraz, i nie było problemu, żebym właśnie więcej spojrzał w stronę słońca i żebym musiał mrużyć oczy. I w momencie, kiedy wjechałem nagle w las, to praktycznie było ciemno i dosłownie po 5-10 sekundach już widziałem wszystko tak jak należy. W momencie, kiedy wyjechałem z lasu, te okulary znowu zacząłem tak na chwilę mrużyć oczy, tak 5-10 sekund i zaraz po chwili nie było problemu, już mogłem sobie spokojnie jechać. Więc jak to mówią, to 3 razy sztuka, to są w końcu okulary, które działają, nie za bardzo mocno jakoś wpływają na chwilę obecną na wzrok, ale nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, bo mówię, pojawił się efekt łzawienia i nie wiem do końca, czym to było spowodowane. Dlatego do konkursu przeznaczam okulary, które jestem pewien, że raczej wam krzywdy
ze wzrokiem nie zrobią, a te po prostu będę chciał sprawdzić jeszcze kilka razy, czy coś z nimi będzie nie tak. Do wygrania są te okulary, czyli w czarnym uniwersalnej oprawce z polaryzacją. I aby wygrać te okulary, to w momencie, kiedy publikuję ten film, to też publikuję zdjęcie na Instagramie. O kurde, źle założyłem. Gdzie na tej głównej fotce będzie widniało zdjęcie właśnie tutaj z tego punktu widokowego w tych okularach. I pod tym będziecie musieli strzelać mój czas na pograniczu gravel, czyli na maratonie 250 km, który odbędzie się za 2 tygodnie, czyli 28 czerwca. Jakimś fuksem udało mi się zapisać i wystartuję. To jest sobota, więc do piątku, 27 czerwca, do godziny 19 będziecie mogli sobie tam zgłaszać wasze komentarze, będziecie mogli strzelać, jaki to będzie mniej więcej czas. Ten, kto ogląda mój kanał, wie mniej więcej, z jakimi prędkościami jeżdżę i czego można się spodziewać, więc no, możecie typować. W piątek o 19 robię sobie zrzuty ekranu waszych komentarzy, aby nie było tak, że dojadę do mety, a ktoś tam sobie weźmie, nagle komentarz zedytuje albo dopiero doda. Więc zrobię zrzut i zobaczymy, kto wygra. Kto będzie najbliżej. 250 km nie jest mało. Już kilka razy jechałem podobne dystanse w podobnych warunkach, więc będziecie mogli sobie to sami oszacować. Więc strzelajcie. Oczywiście co do Instagrama, możecie używać też hashtagu elovelo, jeżeli dodajecie jakieś zdjęcia czy rolki. Ja z miłą chęcią sobie przepatrzę. Jak mam wolny czas, to akurat przeglądam Instagrama. Więc w skrócie, podsumowując, okulary za około 100 zł, nie najgorszej jakości, bo trzeba dać poprawkę, że 100 zł na taki okular to nie jest mało. Fotochrom działa i wydaje się wstępnie, że jest ok, ale to mówię, potrzebuję więcej czasu, aby coś więcej o tym powiedzieć. Jeżeli chodzi o zwykłe okulary z polaryzacją, jak najbardziej ok. Więc myślę, że w tym budżecie naprawdę spoko okulary. Piszcie w komentarzach oczywiście, jeżeli już z takich okularów korzystacie, jak wam się sprawdzają, jak z ich dłuższym użytkowaniem, czy się jakoś mocno rysują, czy faktycznie też, czy występowały jakieś problemy ze wzrokiem. Mówię, no, dla pewności, jeżeli ktoś nie chce ryzykować, to oczywiście może wydać trochę więcej pieniędzy, rzędu 300, 500 czy 700 zł na porządne markowe okulary, ale oczywiście nie każdego stać, żeby wydać jednorazowo taką kwotę i może próbować eksperymentować z nieco tańszymi rozwiązaniami. Ale oczywiście z takimi rozwiązaniami to jest tak, że chytry traci dwa razy i czasami lepiej jest po prostu przyoszczędzić i kupić coś porządniejszego. Ale nie zawsze, bo czasami są tańsze rzeczy, które faktycznie mogą się sprawdzić. Więc piszcie w komentarzach, jak to u was jest. A ja lecę już do domku i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.